Cześć. Powiem Wam dzisiaj kilka ciekawostek o McDonaldzie. Czy wiecie, że McDonald powstał w 1937 roku w Ameryce? Założyło ich dwóch braci. Oczywiście nie trudno się domyślić, jakie nazwisko bracia mieli. Mieli nazwisko McDonald. Ci bracia z McDonalda utrzymywali McDonald przez jakiś czas. A to dlatego, że tak się rozrósł, że nie byli w stanie na tym zapanować, słuchajcie. I co zrobili? Sprzedali McDonalda dla Koja, Amerykanina, za $1 000 000 na głowę dla dwóch braci, czyli $2 000 000. Na tamte czasy to było około $15 000 000 na jednego z braci. Słuchajcie, sprzedali. Ale na jakiej zasadzie? Na zasadzie takiej, że była umowa zupełnie ustna, bez spisania na papierze, bez potwierdzenia u notariusza nigdzie, spisana umowa zupełnie ustna. Także rodzina McDonalda żyje teraz skromnie, ponieważ w umowie niby było zawarte, że McDonald ma płacić 0,5% zysków dla tej rodziny, ale nie mogą tego udowodnić, słuchajcie. Nie są w stanie tego udowodnić, bo umowa była ustna. Czyli gadu, gadu, sobie rozmawiamy, umawiamy się i sprzedajemy. Także rodzina McDonalda żyje teraz bardzo skromnie i w Stanach jest stary McDonald, jeszcze stary McDonald, który istnieje, ale jest tam w środku muzeum, tylko i wyłącznie muzeum, gdzie mieszczą się pamiątki z całego świata z McDonalda, również i z Polski. Także jeżeli ktoś mieszka w Stanach, może to muzeum po prostu zwiedzić. Słuchajcie, to tyle z ciekawostek. Obecnie, jak wiemy, McDonald obraca miliardami dolarów i jest bardzo, bardzo rozpoznawana marka na całym świecie. Podobnie jak Coca-Cola, chociaż nie wspomnę Wam o tym, że McDonald's i Coca-Cola połączyli się bardzo dawno. Połączyli się w taki sposób, że w McDonaldzie sprzedawane są burgery i Coca-Cola, bo są nawiązali wcześniej umowę. Coca-Cola jest marką bardziej rozpoznawalną i bardziej, że tak powiem, więcej zarabia pieniędzy, ale te dwa duże konsorcjum współpracują z sobą. I słuchajcie, mają od dawna nawiązaną umowę. Także takie to ciekawostki na temat McDonalda. Obecnie McDonald jest w rękach rodziny Koja, który po prostu tą umowę usnął, zawarł i kupił McDonalda. Takie to ciekawostki na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Trzymajcie się, cześć. Dajcie suba. Pozdro.